Czy jazda autem z instalacją gazową jest bezpieczna? Co się może stać z systemem LPG, gdy dojdzie do kolizji? Takie pytania potrzebują rzetelnych odpowiedzi. Odłóżmy na bok uprzedzenia o tym, że wszystkiemu winny jest gaz oraz legendy o wybuchających autach na LPG. Po naszych drogach jeździ ponad 18 milionów samochodów osobowych, prawie 3 miliony z nich mają zamontowane instalacje gazowe. Wypadki i kolizje drogowe dotyczą w odpowiednim stopniu aut na LPG, tak jak i tych zasilanych benzyną czy olejem napędowym. Producenci instalacji gazowych doskonale o tym wiedzą i dlatego instalacje LPG są przygotowane do sprostania ekstremalnym sytuacjom, gwarantując pełne, powtórzmy, pełne bezpieczeństwo. Oto jakie zabezpieczenia są stosowane we współczesnych instalacjach gazowych. Zacznijmy od zbiorników. To w nich przechowywany jest skroplony gaz. Wykonuje się je z blachy o grubości od 2,5 do 4 mm. Po montażu do samochodów stają się jednymi z ich najbardziej wytrzymałych elementów. W razie zderzenia zwykle pozostają nieuszkodzone. Nawet pożar samochodu nie jest w stanie spowodować ich rozerwania. Również ekstremalne testy polegające na strzelaniu do zbiorników pokazały, że nie ma mowy o żadnej eksplozji w hollywoodzkim stylu. Zamontowany na każdym zbiorniku wielozawór czuwa nad tym, aby w razie zderzenia nic nie wydostało się ze zbiornika, a w przypadku pożaru, by zbiornik został w kontrolowany, bezpieczny sposób opróżniony z LPG. Pozostałe komponenty instalacji LPG także zaprojektowano z naciskiem na bezpieczeństwo. Gdy do elektrozaworów montowanych w wielozaworze zbiornika LPG oraz przed reduktorem nie dochodzi napięcie, pozostają one zamknięte. Dzieje się tak na przykład w sytuacji, gdy silnik nie pracuje. Elektrozawory otwierają się tylko wtedy, gdy sterownik LPG im na to pozwoli. Gdy uszkodzony zostanie przewód zasilający i ciśnienie spada, także się zamykają. Kolejnym elementem są wtryskiwacze. Także one, gdy nie ma napięcia, pozostają zamknięte. W ten sposób gaz w fazie lotnej, którego między nami mówiąc nie jest w przewodach wiele, nie wydostaje się na zewnątrz. A skoro mówimy o przewodach LPG, stosowane obecnie rurki miedziane czy termoplastyczne do fazy ciekłej i węże do fazy gazowej muszą charakteryzować się znaczną odpornością na uszkodzenia mechaniczne, drgania, wysoką temperaturę, a także czynniki atmosferyczne. I spełniają z nawiązką stawiane przed nimi wymagania. Bardzo ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa jest także czujnik ciśnienia gazu montowany między reduktorem a wtryskiwaczami LPG. Gdy dochodzi do spadku ciśnienia, a dzieje się to w momencie, gdy zabraknie nam gazu lub w instalacji jest nieszczelność, czujnik w czasie 0,3 sekundy przesyła informację do sterownika LPG, który zamyka elektrozawory i wtryskiwacze gazowe. LPG w stanie ciekłym jest zamykane w zbiorniku i w przewodzie pomiędzy zbiornikiem a reduktorem, a faza gazowa pomiędzy reduktorem a wtryskiwaczami. Na koniec pozostał nam sterownik. To właśnie do niego docierają sygnały o nieprawidłowościach w pracy silnika czy instalacji LPG. Na podstawie tych informacji steruje on pracą elektrozaworów gazowych w taki sposób, aby instalacja działała bezpiecznie. Jak widać, funkcje bezpieczeństwa w instalacjach gazowych są traktowane priorytetowo i nie są to puste frazesy. Bez spełnienia wyśrubowanych wymagań określonych w przepisach homologacyjnych, systemy zasilania silników LPG nie zostałyby dopuszczone do użytkowania.